Nowa generacja w pełni wytrzymałej mobilnej stacji roboczej Getac z 15-calowym ekranem. Ten specjalistyczny sprzęt może być wykorzystywany do zadań specjalnych w różnorodnych środowiskach operacyjnych. Cześć wszystkim, tu Albert Zelmarku, a w tym odcinku porozmawiamy sobie o laptopach Getac X600 i X600 Pro. To przede wszystkim wydajne i niezawodne komputery odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, co potwierdzają certyfikaty Military Standard 810H, Military Standard 461G oraz IP66. Są stworzone do pracy w najtrudniejszych warunkach takich jak deszcz, wysoki stopień nasłonecznienia, wstrząsy, wibracje, upadki czy zalania wodą, a dodatkowo system Salt Fog Resistance daje gwarancję ochrony przed mgłą solną, np. w środowisku morskim. Zastosowano w nim wydajne procesory 11 generacji Intel Core V Pro z serii H. W podstawowej wersji jest to i5 oraz jest też dostępny w konfiguracji z procesorem i7 lub i9. System operacyjny to 64-bitowy Windows Pro do wyboru w wersji 10 lub 11 i od 16 do 128 GB pamięci RAM. Co istotne, do urządzenia możemy dobrać nawet do trzech wymiennych dysków PCIe SSD. Wersja podstawowa ma na wyposażeniu dysk 512 GB PCIe SSD, a opcjonalnie możemy wybrać konfigurację z dodatkowym wymiennym dyskiem lub nawet z dwoma dodatkowymi wymiennymi dyskami PCIe SSD, których pojemność to może być 512 GB, 1 TB lub nawet 2 TB każdy, co daje w sumie do 6 TB wewnętrznej pamięci masowej. Podczas ewentualnej potrzeby skorzystania z gwarancji obowiązuje tzw. Keep Your SSD Warranty, czyli przy wysyłce laptopa do serwisu możemy zatrzymać dysk. Poza dużymi możliwościami rozbudowy dysków, w modelu X600 Pro możliwości rozbudowy są jeszcze większe, ponieważ zastosowano w nim dwie baterie hot swap z możliwością wymiany podczas pracy oraz dwie dodatkowe baterie, co łącznie daje ponad 240 Wh w jednym urządzeniu. Dla zapewnienia ciągłości pracy podczas wielodniowych wypraw mogę polecić dodatkowe akcesorium, jakim jest ładowarka do dwóch baterii. Przy bateriach typu hot swap taki gadżet zapewni stałe zasilanie. Pozytywne wrażenie robi cały wyświetlacz. Ekran ma 15,6 cala Full HD i jasność 1000 nitów, co daje komfort pracy nawet przy dużym nasłonecznieniu. Opcjonalnie wyposażony w 10-punktowy dotyk pojemnościowy, co oznacza, że można go obsługiwać w niskich temperaturach, podczas deszczu, a nawet w rękawiczkach. Opracowana przez firmę Getac technologia ekranu LumiBond zapewnia również doskonałe kolory, kontrast i jasność. Model X600 w podstawowej wersji jest wyposażony w kontroler graficzny Intel UHD Graphics, a opcjonalnie w kontroler graficzny Nvidia Quadro RTX 3000, który w razie potrzeby jeszcze bardziej podnosi wydajność graficzną. Dla tych stacji roboczych możemy wybrać wiele wariantów łączności i komunikacji. Od konfiguracji bez Wi-Fi i Bluetootha do konfiguracji komputera wyposażonego w Wi-Fi, Bluetooth, LTE i zintegrowany GPS oraz pass-through. W podstawowej wersji laptop jest wyposażony w Wi-Fi i Bluetooth. Laptop może być też wyposażony w czytnik kart SD i Express Card oraz podwójny Ethernet i RS-232. Wspomniałem wcześniej o gwarancji Keep Your SSD. Dla tych komputerów przewidziana jest również gwarancja bumper to bumper, uwzględniająca przypadkowe uszkodzenia mechaniczne na 3 lata, z możliwością rozszerzenia jej do 5 lat. Gwarancja na baterię to 12 miesięcy. Warto również wspomnieć, że pomimo zastosowanych podzespołów dużemu ekranowi i najwyższej klasy wytrzymałości komputera, waży od niecałe 4,5 kg. Podsumowując, ten laptop jest przystosowany do wykonywania najcięższych zadań, jest wydajny, wytrzymały i niezawodny. Polecam X600 przede wszystkim do zastosowań wojskowych i terenowych. Świetnie sprawdzi się podczas dowodzenia i kontroli w obronie, konserwacji samolotów lub też na przykład podczas inspekcji torów kolejowych, przy analizie czujników ropy naftowej i gazu. Chociażby ze względu na zastosowany w nim system Salt Fog, laptop znajduje również zastosowanie jako stacja robocza w portach i na łodziach. Komputer sprawdzi się wszędzie tam, gdzie poza wytrzymałością sprzętu ważna jest również wysoka wydajność lub duży i jasny wyświetlacz z dobrą grafiką. Na dzisiaj to wszystko. Zachęcam Was do sprawdzenia linków w opisie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!